Naszym gościem we wrocławskim studiu Telewizji Polskiej jest Mariusz Jurasik, medalista Mistrzostw Świata, były reprezentant Polski, ostatnio trener piłki ręcznej. Panie Mariuszu, no to może na początek o Pucharze Polski, ale to się wszystko kręci wokół rywalizacji dwóch największych sił w polskim szczypiorniaku, czyli Kielc i Płocka, i ostatnio raczej wygrywają Kielce. Dobry wieczór przede wszystkim przed telewizorami i witam Cię też bardzo serdecznie. No tak, tak się ostatnio dzieje. No, ja się cieszę, bo ja jestem sercem za Kielcami, zawsze byłem. W większości swojej kariery, gdzie grałem w polskiej lidze, grałem dla Kielc, czy to dla Iskry, czy też w ostatnich latach dla Vive. Dlatego no, tutaj serce mi mówi, że w niedzielę dalej będzie trwała jakby ta zwycięska passa i Kielce tak łatwo nie oddadzą tego pucharu Płockowi. Aczkolwiek chciałbym też zaznaczyć, że no, Płock bardzo zbliżył się, szczególnie w ostatnich miesiącach do Kielc, ale to jest chyba podyktowane tym, że no nie oszukujmy się, Kielce w tym ostatnim półroczu nie grają może na najwyższym swoim poziomie. Jest to też uwarunkowane tym, że chłopcy są trochę na pewno przemęczeni i zdobyciem Ligi Mistrzów i później wyjazdami na Igrzyska Olimpijskie do Rio i znów ciężkie boje w Lidze Mistrzów, ciężka grupa i tutaj też mógłbym upatrywać jakby jakieś tam szansy dla zespołu Piotrka Przybyskiego. A ten dodatkowy kontekst, który pojawia się dosłownie dni po nominacji trenera Przybeckiego na trenera kadry, że oto gra przeciwko talentowi Dujszebajewowi, którego zastąpił na tym stanowisku, czy to wpłynie jakoś na emocje w tym meczu? Nie, myślę, że nie, że on nie gra przeciwko talentowi Dujszebajewowi, on po prostu chce, jak każdy trener każdego zespołu, czy to piłki ręcznej, czy jakiejś innej dyscypliny, po prostu chce zagrać, czy też przygotować zespół, który ma zagrać jak najlepiej w danym spotkaniu. Wiadomo, są to Kielce, gdzie Kielce ostatnie lata jakby nie dają tutaj pola do popisu Płockowi i Płock jest na pewno podrażniony i w końcu chce wygrać jakieś trofeum, które by pojechało do Płocka. Każda szansa jest dobra. No ale teraz w takim razie pomówmy o kadrze. Pierwsze, najważniejsze pytanie, co się z nią stało? Co się stało z naszą kadrą, która jeszcze niedawno była na poziomie wicemistrzostwa świata, a teraz ma wielkie problemy z kwalifikacją na Mistrzostwa Europy? No to jest na pewno trudne pytanie, no, co się stało. No zapewne idzie młodzież, która jeszcze nie jest doświadczona, która na pewno nie gra jeszcze na takim poziomie jak ci zawodnicy, którzy teraz powoli odchodzą. Do tego wydaje mi się, że troszkę ostatnie te szczególnie mecze z Białorusią były nie za bardzo przygotowane pod danego przeciwnika i dlatego zostały przegrane, aczkolwiek ciężko to powiedzieć, naprawdę to jest dużo aspektów dochodzi do tego, co się stało. No, gdzieś odpuściliśmy jakby, można powiedzieć, to szkolenie, które gdzieś tam zaprzepaściliśmy w ostatnich latach i gdzieś się zrobiła taka, można powiedzieć, przysłowiowa dziura, którą no, teraz musi Piotrek jakby jak najszybciej posklejać, załatać. Ale jak ma wyglądać w takim razie ta nowa kadra? Jak ma wyglądać? Czy to mają być, tak jak w ostatnich meczach eliminacyjnych, młodzi ludzie, następcy tych wielkich sław, ale jednak z pomocą kilku weteranów? Czy to musi być już kompletna zmiana pokoleniowa? To już też zależy na pewno od tych starszych zawodników, którzy najpierw sobie odpoczęli, teraz wrócili na te dwa mecze na Białoruś, to znaczy czy to Krzysiek Lijewski, czy też Karol Bielewski, czy też inni starsi zawodnicy, czy oni w ogóle będą chcieli jeszcze grać w reprezentacji, bo jak podziękują Piotrkowi, to też się, wiadomo, świat się nie zawali, aczkolwiek szkoleniowiec nasz musi wiedzieć, na kogo może stawiać. Ja jeśli mógłbym tutaj mówić swoje zdanie, na pewno nie możemy
chcemy tak drastycznie odmłodzić zespołu, że będzie 100% młodych zawodników, którzy mają grać i mają ciągnąć tą reprezentację, bo żadna reprezentacja tak nie robi na świecie. Gdzieś ta młodzież wchodzi, ale to jest jakby sukcesywnie, gdzie jest wymiana zawsze dwóch, trzech, czterech, pięciu zawodników, aczkolwiek ci starsi zawodnicy ciągle nadają ton tej reprezentacji i wydaje mi się, że w tym kierunku też powinien iść Piotrek, aczkolwiek jak mówię, to jest tylko moje i wyłącznie moje subiektywne zdanie. Jeszcze w poprzednim roku, kiedy kadra się zakwalifikowała na igrzyska w Rio, kiedy tam zagrała, doszła do półfinału, wszyscy byli w siódmym niebie. Teraz sytuacja jest nieco odmienna, bo taki cel nadrzędny, czyli awans na igrzyska w Tokio 2020, wcale nie jest łatwy do osiągnięcia. I moje pytanie, po pierwsze, jak przygotować kadrę, na którą wcale nie ma dużo czasu do tego, żeby się na tych igrzyskach znaleźć, a po drugie, czy to w ogóle realne? Realne na pewno jest, aczkolwiek jest bardzo trudne, bo wiemy, że najprawdopodobniej nie jedziemy na Mistrzostwa Europy, a wypadnięcie z następnej imprezy, z Mistrzostw Świata, przekreśla na pewno nas w 100% do wyjazdu do Tokio i na Igrzyska Olimpijskie. Dlatego tak naprawdę Piotrek ma niedużo czasu, a wiemy, że oprócz tego, że będzie miał reprezentację, prowadzi jeszcze zespół, który gra w Lidze Mistrzów i najprawdopodobniej w przyszłym roku też będzie grał, dlatego tych problemów będzie bardzo, bardzo dużo i jak mówię, to jest na pewno zmartwienie tutaj teraz Piotrka i całego sztabu szkoleniowego. Musi przede wszystkim sobie dobrać odpowiednich ludzi, którzy będą mu w tym pomagać, bo sam wydaje mi się, że będzie mu ciężko, żeby podołać i reprezentacji, i jeszcze zespołowi klubowemu, w którym jest na co dzień. Macie podobne doświadczenie, jesteście w podobnym wieku i teraz pytanie takie osobiste, czy wziąłbyś taką robotę, kadrę w takim położeniu? Ciężkie pytanie na pewno. Na pewno bym to rozważył, wziął wszystko za i przeciw i jak mówię, to nie jest praca dla jednego człowieka, to jest praca dla całego sztabu szkoleniowego, medycznego i nawet związku działaczy, którzy muszą wspierać, pomagać i pchać do przodu całą piłkę ręczną. Trener Dujszebajew, opuszczając stanowisko, rezygnując z pracy z kadrą, powiedział, że w obecnych warunkach to trzeba jakiegoś magika, żeby wszystko to odmienić. No i pytanie, czy te siły magiczne może w sobie znaleźć sam trener Przybecki? Czy to powinna obowiązywać zasada, że wszystkie ręce na pokład, że to cała polska piłka ręczna musi na to zapracować i pomóc mu, bo on może sam nie podołać? Znaczy nie słyszałem takiej wypowiedzi trenera Dujszebajewa, aczkolwiek jeśli tak powiedział, no to wydaje mi się, że troszkę akurat tutaj przesadził, że potrzeba magika. Na pewno trzeba człowieka, który, jak już mówiliśmy na początku, poukłada tą całą reprezentację i będzie konsekwentny w tym i będzie dążył do tego, żeby przede wszystkim zbudować zespół, nie tylko indywidualistów, bo w tej chwili, jak ci starsi zawodnicy podchodzą, to takich zawodników nie będzie, indywidualistów. To w tej chwili, na dzień dzisiejszy, są zawodnicy, którzy wyróżniają się w naszej lidze, czy też w lidze zagranicznej, w ligach zagranicznych, przepraszam, ale to nie są jacyś wirtuozi w tej chwili piłki ręcznej i my jako reprezentacja musimy przede wszystkim grać mądrze, zespołowo i konsekwentnie przede wszystkim realizować to, co założy nam cały sztab szkoleniowy tutaj z Piotrkiem na czele. Cel dla trenera Dujszebajewa był taki, żeby spokojnie, nie bacząc na jakieś wpadki, szykować drużynę na igrzyska w Tokio. No ale wystarczyło pół roku rzeczywiście potknięć, niepowodzeń, żeby ten kredyt zaufania się skończył. I pytanie, jak wiele cierpliwości pozostało dla następcy? No to już chyba nie pytanie nie do mnie, nie do ciebie, chyba tylko i wyłącznie do dziennikarzy przede wszystkim, którzy zajmują się piłką ręczną, jak będą postrzegać nawet wpadki Piotrka Przybeckiego, bo jak widzimy tutaj trenerowi Dujszebajewowi nikt nie popuszczał, tak jak tutaj nawet trener Dujszebajew opowiadał, że
że przegrał parę meczy, ale grał też, tak jak mówił, dobrze grał z zespołami, które teoretycznie były silniejsze od nas. No bo z kim mamy grać, żeby się ogrywać, żeby się uczyć? Trzeba grać z takimi zespołami i turnieje, czy jakieś tam towarzyskie mecze naprawdę nie powinny tutaj mieć wpływu na to, że jego bilans jest ujemny, tak? Powinniśmy też Piotrkowi właśnie w tym pomagać i nie patrzeć na jego potknięcia, tylko jeśli ma jakiś cel, dajmy mu ten cel realizować i rozliczmy go po jakimś danym okresie, który ma do przepracowania z tą reprezentacją. Dziękuję Ci bardzo. Mariusz Jurasik był naszym gościem we wrocławskim studiu Telewizji Polskiej.